No i Bogu dzięki, proszę Państwa, że dzisiaj w nocy w tym Polskim Radiu 24 powtórki były na temat firm windykacyjnych, przestępczej wręcz działalności firm windykacyjnych, którymi posługują się jakieś przeróżne inne wcześniejsze banki, firmy windykacyjne, a to Adkredyt, który jak tutaj 5 tysięcy pożyczki dawał, to wcale nie dał, dał 1300 i potem jeszcze zaliczkę, żeby im wypłacić. Także więc to jest jakieś dziwne, jakieś takie podejrzane. Potem dalej, każda sekunda policzona, Adkredyt. Potem straszą jakąś firmą windykacyjną, a o firmach windykacyjnych dzisiaj w nocy, jak nie w Radiu Maryja, to w Polskim Radiu 24 pogawędki, że działalność woła o pomstę do Boga, a nie daj Boże, trafi na osobę niepełnosprawną. Inwestycje w Polsce systematycznie rosną. Prezydent Andrzej Duda jeszcze przed południem ma ujawnić część pytań, które zostaną zadane w referendum konstytucyjnym na Stadionie Narodowym w Warszawie za godzinę. Prezydent otworzy kongres wspólnie o konstytucji. Wyniki plebiscytu mają być wskazaniem dla polityków i ekspertów pracujących w przyszłości nad zmianami w ustawie zasadniczej. Po wczorajszym spotkaniu z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim prezydent podtrzymał wolę zorganizowania referendum. Dzisiejszy kongres konstytucyjny i wystąpienie Andrzeja Dudy mają rozjaśnić sprawę niektórych pytań. Pan prezydent będzie najprawdopodobniej ujawniał co najmniej część pytań, które dzisiaj rozważa. Mówił wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha i dodawał: kwestią wstępną jest, czy w ogóle zmieniać konstytucję, w jakim zakresie, czy to ma być nowa konstytucja, czy to ma być nowelizacja konstytucji. Na pewno będą pytania, które będą zmierzały do zwiększenia pozycji obywatela w państwie, wzmocnienia także tego głosu referendum. Na razie nadal nieuzgodniony pozostaje termin głosowania. Datę 10 i 11 listopada krytykują politycy PiS. Koniec października i początek listopada to możliwe daty wyborów samorządowych. Te terminy referendum i wyborów mogą na siebie oddziaływać, przewidywał prezydencki minister Karol Dermoros, Polskie Radio. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki nie wyklucza, że Warszawa może być miejscem spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Gość Polskiego Radia 24 wymienia argumenty przemawiające za wyborem naszej stolicy. Polska w niewielu krajów zachodnich ma ambasadę Koreańskiej Republiki Demokratycznej. Polska obok Szwajcarii i Szwecji ma tam wojskowych. Taka specjalna misja składająca się z krajów, które nie były zaangażowane czynnie w wojnę koreańską na początku lat 50. Według agencji Bloomberg Warszawa jest jedną z 9 stolic wymienianych jako możliwe miejsce spotkania. Bloomberg podkreśla, że w stolicy Polski jest przestronna ambasada Korei Północnej. Tu także prezydent USA miał w ubiegłym roku pierwsze publiczne wystąpienie w Europie. Szczyt jest planowany na maj lub czerwiec. Mariusz Błaszczak rozpoczyna dwudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Podczas spotkań w Białym Domu, Pentagonie i Kongresie minister obrony ma rozmawiać m.in. o wojskach amerykańskich w Polsce i o unowocześnianiu polskiej armii. Dziś wieczorem polskiego czasu minister Błaszczak spotka się z doradcą prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem. Jutro zostanie oficjalnie przyjęty w Pentagonie przez szefa amerykańskiego resortu obrony Jamesa Mattisa. Poza tym będzie rozmawiać z członkami Komisji Obrony Izby Reprezentantów i Senatu. Będę przedstawiał propozycje związane z zwiększeniem liczby żołnierzy Stanów Zjednoczonych w Polsce. Mariusz Błaszczak przypomniał podpisany 28 marca kontrakt na zakup rakiet Patriot. I poinformował, że trwają negocjacje w sprawie pozyskania kolejnych baterii tego systemu. To będzie druga wizyta ministra Błaszczaka w Waszyngtonie. W styczniu tego roku szef resortu obrony spotkał się z poprzednim doradcą prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W całej Polsce zaświeci dziś słońce, choć miejscami może padać przelotny deszcz, a na północnym zachodzie i na zachodzie naszego kraju po południu może też zagrzmieć. Temperatura wyniesie dziś od 12 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 15 na Mazowszu i w Wielkopolsce i do 17 na Śląsku i w Małopolsce. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 10:06 na zegarze, tak jak już informowaliśmy, w Warszawie trwa polsko-amerykański szczyt gospodarczy, a my wracamy do naszej rozmowy w studiu Artur Wróblewski. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Rozmowa. Nie zobaczyliśmy tego wątku.